W polickich gimnazjach ruszyły dni otwarte. Pierwszym, które zaprosiło gości w swoje progi, było gimnazjum nr 1 przy ulicy Tanowskiej. To jest jedna z możliwości, żeby i uczniowie, i rodzice zobaczyli szkołę, co prawda szkołę po południu, ale żeby zobaczyli, jak szkoła funkcjonuje, bo wychowawcy przedstawiają swoje przyszłe klasy pierwsze, a uczniowie ze wszystkich klas razem z nauczycielami pokazują to, co robią w trakcie roku szkolnego. Gimnazjum nr 1 to druga z kolei najstarsza szkoła w Policach. W budynku, w którym odbywają się lekcje, znajdowały się niegdyś biura Hydrierwerke. W najbliższym roku szkolnym powstaną tu 4 nowe klasy tematyczne, w tym klasa językowa. To będzie połączenie dwóch grup językowych, grupy angielskiej i grupy niemieckiej. No i w ofercie naszej szkoły obydwie grupy będą miały zwiększoną liczbę godzin, zarówno języka angielskiego, jak i niemieckiego. A do tego współpraca ze szkołą z Niemiec, gdzie naukę z ławki będzie można zamienić w żywą konwersację. A komu będzie mało nauki, może wybrać klasę dwujęzyczną. Przede wszystkim będzie język polski, będą elementy geografii i matematyki w języku angielskim i będzie koło języka hiszpańskiego. Warto dodać, że koło języka hiszpańskiego prowadzi Harold Penn, pochodzący z kraju Korydy i Flamenco. A jak zachęca do nauki hiszpańskiego? Dlatego, że pół świata mówi po hiszpańsku. Nasza kultura to jest wesoła kultura, dobra kultura i bardzo optymistyczne podejście do życia mamy. O to chodzi. Mamy słońce, plaża i rozrywka w Hiszpanii. A oprócz tego cała Ameryka mówi po hiszpańsku. Kto jednak woli zgłębiać język rodzimy, dlatego przygotowano ofertę w klasie humanistycznej. Oprócz 5 godzin języka polskiego zapewniamy 2 godziny zajęć dodatkowych. Będą to zajęcia o profilu dziennikarskim, teatralnym lub typowe koło miłośników języka polskiego. Języki ważna rzecz, ale nie mniej na przykład od nauk przyrodniczych. Bez tego inżynieria nie mogłaby ruszyć z miejsca. Umysły ścisłe zapewne odnajdą się pod skrzydłami Eweliny Szydłowskiej. Szczególne jest przede wszystkim to, że ja jako nauczyciel chemii będę na pewno prowadziła dodatkowe zajęcia z przedmiotu chemia. Chciałabym też na pewno poprowadzić kółko ekologiczne. Gimnazjum nr 1 szczególny nacisk kładzie na naukę informatyki. Poza tym, że w każdej klasie odbywają się zajęcia z dziedziny, która zdominowała nasze życie, powstanie też klasa informatyczno-matematyczna.